Siemanko kochani, słuchajcie, prace idą pełną parą. Siemano. Artur, chcesz być na filmiku? Nie. Dobra, słuchajcie, troszkę zaangażowałem, patrzcie jak rusek leci. Tu są już kantóweczki. Kantóweczki przygotowane na ten strop drewniany. Rusek tutaj ładnie zawija, pokaż rusek. Kilka tak, ruchów. Idzie. Co chcesz powiedzieć? Robota jakoś idzie, nie? Jakoś idzie, nie? Kogoś no. Lepiej, ale... Byliśmy dzisiaj na policji, dlatego późno zaczęliśmy tłumaczyć się, że zabrak maseczki w Biedronce. Tłumaczyć. Odmówiliśmy składania zeznań i sprawa zostanie umorzona. Dzisiaj ma wejść tam, co? Tam nie będziemy mieszać polityki do tego. Na drugim kanale zapraszam, drugi kanał. Link jest w opisie, pod filmikiem. Można zasubować, jeżeli chcecie wiedzieć, co tam się u nas dzieje. No, a tutaj... Pan Artur pomaga nam, robi już kanalizę, pokażemy. Artur, ciebie nie ma, nie? Jak coś widać. Tu już podłącza, tu jest odpływ wody, odpływ od pralki. Tu będzie kabina, tu będzie umywalka, zlew, tu będzie kibelek. Coś takiego, tak będzie ten projekcik. Tu będzie jakaś ta L-ka, tu jest pralka, cyk, umywaleczka. Wszystko widać, także tutaj już powstaje. A szefu co? No szefu dzisiaj w ciuchach, w cywilkach. Bo byliśmy w tym, nie? Nie, no też pracuję, zaraz się przebieram i działamy dalej. Jutro chcemy to zalać już, mamy wszystko zaszalowane ładnie. Teraz mierzymy sobie. Tu mam zaznaczone sobie kantóweczki, idą 11-12. Jak to wszystko idzie. Także robota wrze, pełną parą. Jutro już myślę wytniemy, dzisiaj postaram się to powycinać, jutro włożyć kantóweczki i zalejemy to wszystko. No jeszcze zbrojenie trzeba zrobić, nie? Wieniec zazbroić. Także fajnie idzie. Rusek jak dzisiaj? Oj, dobrze, dobrze. Dobrze, co? Jest moc, nie? Rusek dzisiaj bez piwka cały dzień, teraz mu dopiero kupiłem tam smakowe, żeby chłop nie wysechł na wiór nam. Zażyczył sobie smakowe, to mówię, masz. No powiem wam, że jestem dumny z Ruska, w ogóle zadowolony z jego roboty, bo jak nie pije chłop, to tak zapieprza, że głowa mała. Dobra, ja się przebieram i też lecę działać. Słuchajcie, pada deszcz trochę, telefon mam rozładowany, kamerka też jest rozładowana. Także wrzucę wam taki tutaj tylko krótki filmik. Czekajcie na więcej, żebyście widzieli, że coś się dzieje, to... Specjalnie dla was, moi drodzy. No to jak widzicie, a ławy. Pokażę jeszcze ławy. Mamy Wizard. Ta Wizard leci. No płot wyszedł genialnie. Dzisiaj taki filmik, może co się dzieje. O, płot widzicie jak wyszedł. No naprawdę pięknie. Pierwszy raz robiłem płot ten systemowy. No cóż, muszę się troszeczkę pochwalić, jak to z małym zrobiliśmy, pozdrawiamy małego. We dwóch robiliśmy tylko ten płot, tu jest ładnie wylane jak widać. Dolaliśmy tylko, był stary beton. Nie wiem jak się wam podoba, jeżeli chcecie możemy zrobić odcinek, jak wam opowiem wszystko po kolei, krok po kroku, albo przy kolejnym takim płocie nakręcę materiał. Tu jest folia kubełkowa. I nie piszcie, że jest źle położona, bo tylko jeden ten, już nie zmienialiśmy, to tam rusek się zapomniał, powiedziałem mu, że odwrotnie. Tak mamy zrobione. Jest jeszcze pomalowane, na wysokości ziemi mamy pomalowane jeszcze. Tutaj będzie taras. Tutaj chyba jeszcze damy wyżej, żeby tutaj zakryć tak jak tam. Tylko folii zabrakło, muszę dokupić. O, to bardziej dla inwestora ten filmik, wiecie, powstaje, bo inwestora dawno nie było. To żeby widział, że ławy są już zrobione, kanaliza powstaje. Tutaj jeszcze tylko kawałek styropianu, jak podłączymy kanalizę, tutaj mamy już rurkę, teraz tylko się wpiąć do zbiorniczka. Jest elegancko. A Rusek, ty tego nie układaj tak. On to na równo układa. Ziomek. Wszędzie zabierane. Za chwilę. Dobra, chcesz pozdrowić kogoś? Pozdrawiam wszystkich widzów. Dajcie suba, łapeczkę w górę. A, Rusek dba o kanał. Tak. A, swój chłop. No
No co, jutro betoniarę odpalamy. Będzie trzeba zalewać. Pogoda sprzyjała. Pogoda sprzyjała, dokładnie. Zalejemy tego wieniec i bierzemy się za zalanie chudziaka. Słuchajcie, kochani, także, że mamy troszeczkę plecy, też tylko z Guskiem teraz zostajemy na budowie, bo nasz pan Incognito X, który się nie pokazuje, nie hydraulik nasz, bo hydraulik jest tylko dzisiaj, jak to powiedzieć, w gościnie. Jest tylko charytatywnie. Tak, jest tylko dzisiaj, żeby nam kanalizę pomóc, pan Artur. A nasz pomocnik Incognito, dowiecie się, kto to jest na kanale, tamtym moim drugim kanale, także link jest w opisie, jak już mówiłem. No, zostaniemy sami i chyba dachu, wiecie co, dach zrobi taka zaprzyjaźniona ekipa, która robi dachy naprawdę dobrze, od 20 lat. Nie chcę się bawić w ten dach, bo nawet nie mam czasu i pogoda mi nie pozwala, żeby to robić 2 tygodnie znowu, czy tam 3, a ekipa to zrobi w przeciągu tam 2-3 dni. No oni w jeden dzień albo 2 dni sam szkielet zbiją konstrukcję, ja wymuruję szczyty i wtedy oni przyjadą deskować i papować, nie? A ja wolę iść wtedy coś, co lepiej mi wychodzi. Nie chcę się bawić w ten dach, także chyba tylko do dachu będę stawiał. No chyba, że taki prosty dach jak u mnie 5x7, to tam mogę takie coś komuś zbić, nie? Dobra, kochani, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Co jeszcze mogę dodać? No już kantóweczki są zabierane, także spokojnie, deski ładnie ułożone leżą. No, także to na tyle, no co, no śledźcie, oglądajcie. Jak widzicie, jakoś to zaczyna fajnie wyglądać. Podoba mi się, że muszę się pochwalić, że to ładnie wygląda. Kąty proste, wszystko ładnie jest. Estetycznie robię jak dla siebie. Powolutku, ale dokładnie. O, widać cię było, panie X. Nie, nie, ja go nie przerabiam w ogóle. Może być? Ale jest bardzo daleka. Dobra, dzięki za pozwolenie. Słyszeliście, w razie czego się zgodził. Maseczkę załóż. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam jeszcze raz i jak się podobało, fajnie by było, jakbyście docenili to łapeczką, jakimś komentarzem dla zasięgu. I zapraszam na drugi kanał. W linku jest. Link jest w opisie. Trzymajcie się.